Hej, witam serdecznie, szanowni państwo. Chciałam się pochwalić, jak mnie ten nowy rok przywitał dzisiaj. Przywitał mnie 5 pismami procesowymi. Co już jest dla mnie po prostu normą. Ale najlepsze pismo jest, mogę tutaj użyć danych osobowych, ponieważ pan mecenas mojego ojca, mojego dziecka, jest osobą publiczną, zatem pan mecenas Arkadiusz Jaskuła, proszę, Stary Rynek, coś tam, wysłał mi kolejną książkę. To jest jeszcze, proszę państwa, nic. To jest jeszcze nic, bo ja czasami dostawałam takie rzeczy, że mi się tam nie, one już mi się na półkach nie mieszczą. Zatem tu palimy obok w piecu, więc będzie to do spalenia. Bo pan mecenas nie rozumie, że ja sobie nie życzę pism od niego, że ja się czuję przez niego nękana. No ale dobrze, mniejsza z tym, to się zgłosi gdzie trzeba. I teraz, proszę państwa, ja muszę wam coś przeczytać. Bo czytaliśmy to pismo, to już naprawdę, szczerze powiedziawszy, ja przepraszam za wyrażenie, ale ja mam tu serdecznie w dupie, co on pisze. I chcę, żeby pan wiedział również, panie Jaskuła, że ja mam serdecznie w dupie to, że pana mandat twierdzi, iż łamie zakaz kontaktu z nim. A dlaczego? Ja nie chcę mieć z tym człowiekiem kontaktu. Proszę zrozumieć. I niech pan Michalski też zrozumie. A czemu? Dlatego, że pan Michalski źle interpretuje i pan również ma problem z interpretacją, tudzież może z psychiką, nie wiem, no nie wiem, co panu tam jest, no czy tam pana mandatowi, czy tam o pieniądze chodzi, czy o co chodzi, nieważne. W każdym bądź razie, no to, co wy piszecie i to, jak wy interpretujecie pewne rzeczy, że ja piszę do swojej córki pod wpływem emocji i tęsknoty, uważacie za zakaz łamania, uwaga, kontaktu z panem Michalskim, Michałem, z którym ja nie chcę mieć kontaktu. A dlaczego nie chcę? Proszę państwa, ja jestem w związku, układam sobie życie na nowo, ale wyraźnie panu Michalskiemu to cholernie przeszkadza. Cholernie mu to przeszkadza. No to zaraz państwa z błędu wyprowadzę, panie Michalski i panie Jaskuła. Tylko najpierw przeczytam państwu tą groteskę. Dobrze. Michał Michalski uznaje natomiast za nieuprawnione wszelkie inne kontakty, które Kamila Wyborna usiłowała realizować poza przyznanymi jej przez sąd. Czyli słuchajcie, moja córka ma profil na Skype'ie. Ja nie mogę do córeczki napisać w przypływie, nie wiem, czy ona to czyta, czy tego nie odczyta, ale to jest moja własna tęsknota, mój własny ból. Kto jest matką, to zrozumie oczywiście, więc pan Michalski uznaje to za łamanie zakazu kontaktu z nim, który zresztą zrobił mi tylko po to, żeby wyeliminować mnie z życia córki. Nie wiem, za co pan Michalski się ma, ale panie Michalski, ja panu mówię już od razu, że mam pana... Ja już nie potrafię inaczej, słuchajcie, jak sobie ja z tego robić i mówić w taki sposób, w jaki mówię. Mam pana w dupie. Mam pana w dupie, a kontakt z panem, panie Michalski, tym bardziej, i z pana rodziną również. Najbardziej groteskowe jest, proszę państwa, że pan mecenas Jaskuła... już los, ja sobie tutaj to zaznaczyłam. Oskarża mnie, wnioskuje, że ja mam problemy natury psychicznej. Proszę państwa. Nie. Ja mam opinię psychiatryczno-sądową, której się sama poddałam. Fajnie, pozdrawiam biegłych psychologów i psychiatrów sądowych. Dziękuję bardzo za tak piękną opinię, którą mi państwo wypisaliście, która, przepraszam za moją niedyspozycję, jestem chora, przeziębiona, która mówi o tym, że mam zaburzenia natury psychologicznej, nie psychicznej. Ale proszę państwa, na dobrą sprawę, któż
z nas nie ma zaburzeń natury psychologicznej, tym bardziej, że są czasy takie, jakie są. Jeszcze się odnosząc do tego, mam partnera, z którym świetnie się czuję. Jest tutaj obok jego syn, który nas, przepraszam, bardzo wspiera w tym wszystkim. Jest żołnierzem. Dobrze, mniejsza o większość. Nie będę o swoim życiu prywatnym opowiadała. Natomiast chciałabym tutaj jeszcze... Co? Proszę Państwa, dobra. Sorry, że tak wypadłam z tego, ale okej. Aha, i jeszcze pragnę zwrócić uwagę na to, Pani Jaskółę, że za takie pomówienia, że ja mam problemy natury psychicznej, mogę Panu wytoczyć proces i żądać od Pana odszkodowania. Pieniążków pewnie Pan z Państwa Michalskich ma dosyć dużo. Nieprawdaż? Dobra. Słuchajcie, kochani, zwracam się do Żninian. Znacie ulicę Gnieźnieńską, prawda? No wszyscy znamy. Powiedzcie mi Państwo, gdzie na ulicy Gnieźnieńskiej bądź w pobliżu jest ogródek piwny? Jest czy nie ma? Bardzo proszę o komentarze, bo mam świadków na to, że nie ma. Więc kolejne kłamstwo. Ja nie wiem, czy sąd, który to pisał, sędzia, który to pisał, był pod wpływem alkoholu. Czy był w jakiejś niedyspozycji psychicznej może. Czy miał może osobiste jakieś urazy do mnie. Albo po prostu nie zna Żnina, a jeździ. Czy chodzi tunelami jak tchórz, ponieważ załatwił już wiele, wiele innych rodzin, tak? Tak jak i moją córkę wpędził i za to Cię, człowieku, obwiniam. Właśnie za to Cię obwiniam, że moją córkę wpędziłeś w psychiczne problemy, a akurat Julia ma psychiczne problemy. Dziękuję. Dziękuję sądowi rejonowemu w Żninie za to, że mi tak dziecko załatwił. Fajnie. Super. Zajebiście. Dobrze. Gdzie macie na to świadków, że ja się udałam do pobliskiego sklepu, gdzie zakupiłam alkohol, a następnie spożywałam go w ogródku piwnym? Proszę Państwa, i zostawiłam dziecko bez opieki. Teraz uwaga, proszę Państwa. Mecenas Jaskóła nie zwrócił uwagi na jedną rzecz. Albowiem czasami musiałam dziecko zostawić bez opieki. I tu mam teraz... Tutaj mam teraz zarzuty doma psu, którzy przydzielili mi mieszkanie na ulicy Gnieźnieńskiej. A dlaczegoż to? Dlatego, że ubikację miałam osobno i żeby iść się wysrać, musiałam dziecko zostawić na dobre 10 minut. Ale znam swoje dziecko i znam je. Może w tej chwili już nie, bo jest zmanipulowane i ma po prostu... już za dużo, za duży po prostu mętlik w głowie, ale znam swoje dziecko, moje dziecko było grzeczne. Julko, pozdrawiam Cię, kocham Cię bardzo. Kiedyś Ci opowiem, moje dziecko było grzeczne, moje dziecko było kochane i moje dziecko na mnie czekało. I teraz, tak jak mówię, żebyś się wysrać, to musiałam dziecko zostawić na 10 minut samo. Bo w kiblu było też za mało miejsca, żeby dziecko wziąć. A poza tym było tam zimno, bo to było na korytarzu, więc no... Jeżeli MOPS daje mieszkanie ludziom, to proszę dajcie te mieszkanie z kiblem włącznie w miejscu zamieszkania, a nie gdzieś poza, tak? Dobra. Tego nie wzięliście pod uwagę, no ale okej. Proszę Państwa, tu jest najlepsza groteska, słuchajcie, tu jest najlepsza. To mnie bawi. Niestety w przebiegu 3-letniego postępowania sądowego poprawa w postawie Kamili Wybornej nie zaszła. Zwrócił na to uwagę nawet sąd w uzasadnieniu wyroku, znajduje w aktach sprawy ble, ble, ble. Jej postawa nie rokuje na zmiany, zaś dalsze krzywdzenie, wykorzystywanie córki do realizacji swoich celów, ograniczanie kontaktów ojca z dzieckiem, wykorzystywanie córki na, aha, dobra, to już nadużywanie władzy rodzicielskiej
Należy uznać za niedopuszczalne. Dobrze, to nie, to nie o to mi chodziło, ale niech sobie będzie. O, to jest fajne. To jest, słuchajcie, to jest najlepsze. Wnioskodawca chciałby również zauważyć, że odbycie przez uczestniczkę kary nie zmieniło jej nastawienia wobec niego. Ludzie, nie, nie mogę. A dotkliwa kara nie skłoniła do potrzebnej refleksji nad sobą. Człowieku, raz. Oj, skłoniła, dlatego w tej chwili prowadzę fajne życie. Jest mi dobrze. A dwa. Przepraszam. A dwa. Jak ja mam zmienić, słuchajcie, nastawienie do kogoś, kto jest nastawiony przeciwko mnie, tak jak wtedy pojechałam do teściowej, niedoszłej mojej z kwiatami, chciałam się pogodzić, przywitała mnie policja. No to słuchajcie, jak ja mam zmienić nastawienie do kogoś, kto ma to w dupie i sam tego nastawienia nie zmienia? No ludzie, no przecież to jest śmieszne i chore. Skype, aha, w ostatnim czasie wiadomości na komunikator, który wysłałam, ja tak, owszem, wysłałam do córki, Skype pokazuje mi, jaki ma ona stosunek do ojca małoletniej Julii. Jak swoją sytuację będzie chciała przedstawić dziecku? Oczywiście, jeżeli moja córka do mnie przyjdzie, pani Jaskuła, panie Michalski, ja dziecko nie ukłamię. Ja powiem prawdę, jak mi życie gnoiliście i gnoicie dalej. Pomimo to, że ja mam was w dupie. Przestańcie mnie nękać, po prostu. Zwyczajnie. O, Matko Święta. Nie ma więc żadnych podstaw, aby przypuszczać, że Kamila Wyborna zmieniła swoje postępowanie i nastawienie wobec Michała Michalskiego. Jego rodziny, a co za tym idzie, podczas spotkań z córką nie będzie jej przeciwko nim nastawiać. Państwa, ja czytam takie bzdury co jakiś czas. I teraz zwracam się do matek. Jeszcze moment. Moment, zaraz się zwrócę. Słuchajcie, to są moje SMS-y do niego, nie? Dołączone do akt sprawy, słuchajcie, 2018 rok, nie? A najlepsze jest postanowienie sądu, gdzie złożył oczywiście pan Michalski, gdzie dzwoniłam do córki, pisałam do córki i tak dalej, tylko i wyłącznie na profil córki na Skype'a, gdzie nie widzę już córki prawie od 3 lat. Komisariat Policji Bydgoszcz Federowo z dnia 11.07.2022 roku, zatwierdzone przez prokuratury rejonowej Południe Bydgoszczy z dnia 12.07. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie. Czyli chodzi o to, że policja umorzyła wraz z prokuratorem jego zawiadomienie o tym, że ja nie stosuję się do zakazu kontaktowania z nim. Ale sąd w składzie, uwaga, to jest najlepsze, i to będzie, to się znajdzie tam, gdzie trzeba, postanawia zażalenie uwzględnić i zaskarżone postanowienie uchylić. SSR Adam Mioduszewski. Panie Mioduszewski! Pan już swoje zrobił. Ile pan dostał za to? Nieważne. To jest następne. No tu SMS, to w kółko to samo. Słuchajcie, ludzie, to za chwilę na rozpałkę i tak pójdzie. Nie wiem, co to ma znaczyć. To też nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Słuchajcie, jakieś przelewy, jakiś duplikat. Ja nie wiem, co to jest. Śmieci, po prostu śmieci. No i teraz naprawdę, odnosząc się do tego wszystkiego, powiedzcie mi, jak ja mam zmienić nastawienie do ojca swojego dziecka, bądź do jego rodziny, skoro oni nie robią tego sami? I choćbym próbowała, choćbym się osrała namiętowo, słuchajcie, no nie ma takiej kuźwa możliwości. Nie ma. Oni chcą swoich świadków, moich odsuwają. I teraz wracam do pytania, cholera, gdzie jest na ulicy Gnieźnieńskiej ogródek piwny? Ogródek piwny, słuchajcie, nie. To są po prostu jakieś jaja. Albo wy macie syf w głowie wszyscy,
Albo macie syf w papierach. Ale wiedzcie jedno. Układam swoje życie na nowo. Jest mi zajebiście. Może mi tego, Michale, zazdrościsz, bo twoje nie idzie po twojej myśli i nie pójdzie. A wiesz dlaczego? Jesteś zawisny, mściwy. Masz w sobie kupę nienawiści. Mało tego, co ty masz. Wciąż na prochach jesteś. Czy to widać? Chłopie, nie kłam na sądzie. Nie kłam na sądzie, że ty prochów nie bierzesz, bo bierzesz. Co ty myślisz, że ja nie wiem, jak człowiek po prochach wygląda? Proszę cię. Także ja, biedna, schorowana w tym momencie, błagam, pani Jaskuła, niech się pan już nie ośmiesza wraz ze swoim mandatem, bo pan się ośmiesza. Jeżeli pan będzie nadal wystosowywał do mnie pisma, nadal będzie mnie obrażał, pomawiał, a przede wszystkim wysyłał na adres mojej mamy, a ja już nie mieszkam pod tym adresem, proszę pana szanownego, to ja panu wytoczę potężny proces. Ale to potężny. I mało tego, doprowadzę, że straci pan prawo do wykonywania zawodu adwokata, ponieważ pan się nie trzyma etyki zawodu adwokata. Pan nie działa w interesie swojego mandata, tylko pan działa w interesie. Cip, cip, cip. Cip, cip, cip. Kasy! Kasy! Ile jeszcze osób przepłacicie? Komu jeszcze dacie, żeby mi zniszczyć życie? Zobacz. Widzisz to? Widzisz to? A widzisz to? Zobacz, jaki ładny. Nie no, drodzy Państwo, to przechodzi wszelkie granice. Tak jak mówię, ja sobie tego nie życzę. Serdecznie w dupie mam Wasze rozprawy sądowe. Wszystko mam w dupie. Ja z tej piaskownicy zabawki zabieram i się miksuję. A córka i tak do mnie przyjdzie i ja wtedy córce powiem prawdę, bo dziecko i tak będzie mnie szukać. Także mojej córce chciałam tylko powiedzieć tyle, że kocham ją, pamiętam o niej. Po prostu boję się. Ja się boję przez te pisma, przez te sprawy, przez to wszystko. Ja się boję kontaktować z dzieckiem. Boję się, ponieważ pan Michalski uczestniczy w tych kontaktach mimo wszystko. Sam próbuje nawiązać ze mną kontakt mimo wszystko. Nie wiem dlaczego. Nawet nie chcę wiedzieć, bo mnie nie interesuje ten człowiek, nie wiem. Ci może nawet rozpłynąć w powietrzu, mnie nie interesuje. Natomiast, tak jak mówię, ja zaczynam życie od nowa. Chcę normalnie funkcjonować, więc proszę, odpuśćcie sobie, przestańcie tracić kasę, przestańcie tracić nerwy. Ja nie wiem, wam się tak chce? Ja mam to w dupie, naprawdę. A wy wiecie doskonale, że Julia do mnie przyjdzie. Przyjdzie. I tu wcale nie chodzi o to, że ja będę nastawiała córkę przeciwko ojcu. Nie, 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 nie. Ja po prostu powiem dziecku prawdę. Powiem dziecku prawdę, a wtedy uwierz mi, człowieku, że ona cię znienawidzi. I to dalej nie jest próba nawiązania kontaktu z tobą, tylko to jest informacja, bo ty nie umiesz interpretować. Masz z tym problem. Ja nie wiem, czy ty w szkole byłeś, kurwa, tumanem, czy kim. Ja tylko wiem, że w wieku 15 lat chcieli cię wysłać do szkoły specjalnej. Tylko tyle wiem, bo sam mi to powiedziałeś, ale chuj. Nieważne. Widocznie miałeś problem z językiem polskim, żeby zinterpretować pewne intencje bądź słowa i tak dalej, i tak dalej. Skoro ty jesteś taki lękliwy, a twierdzisz przed sądem samym, że nie korzystasz z pomocy psychiatry, psychologa, zapraszam, mogę ci dać nawet namiary. Pomogę z miłą chęcią, ponieważ jesteś ojcem mojej córki, wychowujesz ją, jesteś prawnomocnym opiekunem, w związku z czym mogę ci podać naprawdę na miarę na bardzo dobrego psychiatrę, jak i zarówno twojemu mecenasowi, twojej mamie, nie wiem, no idźcie się wszyscy leczyć po prostu, no bo to jest już naprawdę, to podchodzi pod... O, tu. A panią sędzinę, pani Doroto Weiss, jakaś tam, nie pamiętam, będę składała formalny wniosek o to, żeby panią wykluczyć całkowicie z bycia przewodniczącą w sprawie zmiany kontaktów z dzieckiem.
bo pani jest stronnicza. Będąc na rozprawie 24 listopada, pełniąc rolę pełnomocnika mojej mamy, zauważyłam, jaka pani jest. Pani jest stronnicza. Pani jest ironiczna. Pani nie działa na korzyść obywatela, a tym bardziej pani nie działa dla dobra dziecka. I dlatego będę panią wykluczała. Pani Doroto Weiss. Pozdrawiam serdecznie. Piąty Wydział Rodzinny. Jutro idę na pocztę, słuchajcie. Zastrzegę sobie prawo do przesyłania mi jakichkolwiek bzdur z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Piąty Wydział Rodzinny i Nieletnich. Bądź od pana Arkadiusza Jaskuły, także pani Jaskuła, pan się nie trudzi, bo wszystko będzie do pana wracać. Pozdrawiam serdecznie, krzyż na drogę, miejcie się dobrze, szczęśliwego nowego roku.